Archeolodzy czasami natrafiają na znaleziska, których istnienia nie są w stanie wyjaśnić. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka właśnie tego typu odkryć, jakich niedawno udało się dokonać. Zapraszam do oglądania. Niemiecki grobowiec. Na dalekiej północy Niemiec archeolodzy odnaleźli enigmatyczne i tajemnicze miejsce, które do tej pory było uznawane za zwykłe, zapomniane przez wszystkich bagna. Ten tajemniczy zakątek stał się w jednej chwili ważnym obiektem prac archeologów, kiedy badacze odkryli tam zadziwiający grób, datowany na około 10,5 tysiąca lat. Miało to miejsce jeszcze w początkach mezolitu. W tym miejscu znajdowało się kiedyś jezioro Loft, które położone było na lodowcu o nazwie Oregon. Z upływem czasu miejsce to zamieniło się w zarośnięte bagnisko, które skutecznie zachowało te struktury przed światem zewnętrznym. Odkrycia tego unikalnego grobu dokonano jeszcze w 1923 roku. Były to pierwsze dowody na istnienie starożytnych osiedli w tej bagiennej okolicy. Od tamtej pory wiele starożytnych artefaktów, od narzędzi po pozostałości po budynkach, zostało tam znalezionych. Wszystko to jest dowodem na życie dawnych łowców i zbieraczy, którzy mieszkali tutaj wiele tysięcy lat temu. Jednocześnie naukowcy odkryli tam najstarszy grób, jaki kiedykolwiek znaleziono na terenie Niemiec. Szczątki osoby, która została tam skremowana, również z powodzeniem zostały wyodrębnione. Była to forma pochówku polegająca na spaleniu ciała. Osoba, która została tam pochowana, była najprawdopodobniej łowcą lub zbieraczem, żyjącym około 10,5 tysiąca lat temu. Archeolodzy podczas prac znaleźli fragmenty całkowicie spalone, a niektóre tylko zwęglone. Grób został w pełni odsłonięty i przygotowany do szczegółowej analizy w laboratorium. Grobowce takie jak ten są bardzo rzadkie w tym regionie. Kto wie, co pokażą dalsze badania w tym wyjątkowym miejscu. Możliwe, że już niedługo poznamy kolejne szczegóły na temat społeczności żyjącej tam wiele lat temu. Zagadkowe stworzenie. Kolejnego odkrycia dokonano na terenie Arktyki. Był nim ten dość dziwny potworek, który zaszokował naukowców. Jest to istota dość niezwykła i jak dotąd niezbadana. Choć jego rozmiar jest zaskakująco mały, to jego unikalność polega na tym, że jest on w zasadzie jedynym przedstawicielem swojego gatunku, jaki udało nam się odnaleźć. Ten fascynujący mały stwór został odkryty przez amerykańskiego geologa Jamesa Dwighta Deana. Badacz był tak zdumiony swoim odkryciem, że nazwał go Monstrilla, co sugerowałoby jego monstrualną wielkość. Na przekór swojej nazwie istota ta jest malutka. Współcześni naukowcy dopiero po latach ponownie natknęli się na to samo stworzenie. Miało to miejsce w 2014 roku. Okaz ten przypomina nieco krewetkę, ale w rzeczywistości jest dużo mniejszy. Mierzy zaledwie kilka milimetrów. To małe monstrum ma płaski kapelusz z antenami, cztery pary wici i tylko jedno oko. Posiada także kilka innych niezwykłych cech, które czynią go jeszcze bardziej unikalnym. Ale to, co naprawdę jest w tym obiekcie zdumiewające, to to, że ten mikrocyklop został odkryty nie jako larwa, ale jako dorosłe stworzenie. Istota ta, mimo swojego niewielkiego rozmiaru, ma istotne znaczenie dla ekosystemu naszej planety. Żyjątko potwierdziło, że wieczne lody Arktyki skrywają tysiące tajemnic, a cała ta lodowa pustynia działa jak jedna wielka, gigantyczna zamrażarka, która zakonserwowała tysiące podobnych okazów w nienaruszonym stanie. Ciekawe, co jeszcze uda nam się odkryć na tym pokrytym lodem terenie. Pierwsze banknoty. W czasach starożytnych Fenicjan handel był o wiele bardziej skomplikowany niż obecnie. Aby ułatwić wymianę towarów, wprowadzono do obiegu monety jako uniwersalny środek płatniczy.
Niemniej jednak monety były dość ciężkie, a ich transport wymagał pomocy niewolników wykorzystujących specjalne narzędzia. Wówczas do gry wkroczyli Chińczycy z przełomowym pomysłem. Około I wieku przed naszą erą wprowadzili oni banknoty wykonane ze skóry. Dokładnie były one wytworzone z białej skóry jelenia i oznaczane specjalnymi symbolami. Mogły być wykorzystywane do zakupów w dowolnym miejscu Imperium Chińskiego, a odmowa ich przyjęcia była karana śmiercią. Te skórzane formy pieniądza stały się pierwowzorem dzisiejszych banknotów papierowych. Około 800 roku naszej ery Chińczycy zdecydowali się eksperymentować z pieniędzmi papierowymi, wykorzystując technikę drzeworytu, polegającą na grawerowaniu na drewnie i odbijaniu na papierze. Te latające pieniądze, jak je nazywano, nie były początkowo traktowane poważnie. W końcu taki papierowy banknot mógł łatwo odlecieć na wietrze. Na początku te papierowe formy pieniądza służyły jako gwarancje dla zobowiązań dłużnych, ale z czasem stały się pełnoprawnym środkiem płatniczym. Papierowe pieniądze znacznie uprościły handel. Kupcy nie musieli już nosić ze sobą ciężkich monet, a metal mógł być przeznaczany na inne zastosowania. Te latające pieniądze bardziej przypominały czeki i były wykorzystywane do dużych transakcji. W ciągu kilkudziesięciu lat pieniądze papierowe ewoluowały do pełnoprawnego środka płatniczego, stając się tym, co dzisiaj nazywamy banknotami. Europa w tym czasie była jeszcze pogrążona w średniowieczu, ale innowacyjny pomysł Chińczyków rozprzestrzenił się po całym świecie. W ten sposób w 1601 roku Szwecja stała się pierwszym krajem europejskim, który drukował i wprowadzał do obiegu banknoty. W ten sposób rozpoczęła się historia papierowych pieniędzy, które znamy i używamy dzisiaj. Pomylony posąg. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kogo reprezentują olbrzymie rzeźby starożytnego Egiptu? W 2017 roku w Kairze archeolodzy natknęli się na gigantyczny 8-metrowy posąg. Początkowo wszyscy byli przekonani, że przedstawia on słynnego faraona Ramzesa II. Niedawno jednak naukowcy odkryli, że popełnili fatalny błąd w ocenie tego dzieła. Ten imponujący posąg został odkopany w starożytnej Heliopolis, dzisiejszej dzielnicy Kairu. Archeolodzy przez długi czas z trudem wydobywali części posągu z mułu. Początkowo 3000-letnie arcydzieło przypisywano Ramzesowi II, ale naukowcy odkryli, że wcale nie jest to on. Posąg przedstawia Psametyka I, pierwszego faraona 26 dynastii. Naukowcy odkryli tę tajemnicę dzięki napisowi Neferibre, umieszczonemu na posągu. Był to przydomek Psametyka I, który rządził Egiptem od 664 do 610 roku przed naszą erą i który przywrócił Egiptowi niezależność. Egipskie Ministerstwo Zabytków określiło ten posąg jako jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych. Po odrestaurowaniu posąg będzie miał swoje honorowe miejsce przy wejściu do nowego Muzeum Egipskiego, które ma zostać otwarte pod koniec 2023 roku. Ciekawe jednak, jak wiele takich pomyłek wyjdzie na jaw w niedalekiej przyszłości. Wioska sprzed 150 tysięcy lat. Mówi się, że to w Afryce były początki ludzkiego życia. Niedawne odkrycia archeologiczne w Afryce Zachodniej są w stanie rzucić nowe światło na ten temat. Naukowcy odkryli tam osadę, która liczy około 150 tysięcy lat. Znaleziono w niej narzędzia kamienne, które są uważane za jedne z najstarszych wykonywanych przez Homo sapiens. Narzędzia te były używane przez ludzi aż 140 tysięcy lat temu. Było to znacznie wcześniej niż u innych grup. To, co jednak najdziwniejsze, to fakt, że ludzie w Afryce pojawili się około 300 tysięcy lat temu. Używali oni narzędzi kamiennych, które nazywamy narzędziami z epoki kamienia.
Posługiwali się nimi aż do okresu, który miał miejsce od 30 do 60 tysięcy lat temu. Dlaczego więc ludzie w Afryce Zachodniej nie zmienili swojej technologii przez tak długi czas? Niektórzy naukowcy sugerują, że gdy ludzie zaczęli przemieszczać się do Europy, musieli dostosować się do nowych warunków i zmieniającego się klimatu. Być może to wpłynęło na ich technologię oraz rozwój. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!